Witam wszystkich, słuchajcie, mam tutaj moduł od kamami.pl, kamod. Jest to prosty moduł z dwoma przekaźnikami i z dwoma przełącznikami 5V. Pokażę wam, jak działa z nettempem. Generalnie do testów mamy podłączony pod jeden przekaźnik wiatrak, pod drugi przekaźnik lampeczkę, a pod przełącznik 5V zewnętrzny przekaźnik na 5V. Można coś do niego podłączyć na 220, ale akurat nic nie mam. Pokażę zaraz, jak działa. Bardzo prosta sprawa. Odpalam nettempa. Mam już skonfigurowanego w nowej zakładce Controls. Zdefiniowałem wiatrak, lampkę i 5V. Jak widać, 5V już jest włączone, dlatego ta diodka na eksternych przekaźnikach się świeci. Można ją wyłączyć. No ale włączymy sobie na przykład lampeczkę. Po włączeniu lampeczki na module zapala się dioda informacyjna. Lampka świeci. Teraz wyłączam. Włączam. Wyłączam. Patrzcie teraz w wiatraczek. Wiatrak jest dosyć mocny, więc odlatuje. To może jeszcze raz lampeczkę. Może 5V. No i jeszcze raz wiatrak. Prosta sprawa. Mały moduł. Więc w sumie chyba tyle na temat. Pozdrawiam.